można dokonać takiego zestawienia, ile na jaką kwotę, ilu mandatów, ile mandatów wystawiono w ciągu ostatniego roku za parkowanie na Jarosińskim rynku, na którym nie było. Wszystko można, to musimy się przygotować. Nie jesteśmy się na takie przygotowani. Pytanie, ilu mandatów udzielono? Chcemy, ja muszę się zorientować i wtedy dam odpowiedź. Ale są w ogóle wpisywane mandaty na rynku, czy nie są? Jeżeli ktoś nas zmusza, wykonuje nasze polecenie, oczywiście, że są, tylko... Panie Ministrze, dziwi mnie to, że Pan wdroży ten temat, który sam Pan bardzo dobrze zna i jest Pan zorientowany, co to znaczy Jarosiński rynek. Proponowałbym nie wdrożyć tego tematu, bo po co mamy to webla wejść w ślubą policzkę, z której wszyscy inni będą mieli udział. Ja go chętnie podrążę z tego powodu, że mam wrażenie, że od kilkunastu miesięcy jest pełne przyzwolenie na to, aby samochody parkowały bezkarnie na Jarosińskim rynku. Dla części kierowców stało się to normalną praktyką. Z tego tytułu gmina ponosi również straty, bo bardziej opłaca się, znaczy mniejsze ryzyko jest zaparkować na rynku i mieć prawie 100% pewność, że się nie dostanie mandatu, niż parkować w strefie parkowania, a tym samym zapewniać dochody gminie. Pewnościach proponuję nie rozmawiać, niech Pan nie przesadza, bo nikt nie ma takiej pewności, natomiast nikt nie miał odwagi od 91 roku zająć zdecydowanego stanowiska co do rynku, które powinno być jednoznaczne. Jeżeli w tej sytuacji nie załatwi się jednoznacznie, to mamy i zawsze będziemy mieli to, co mamy. I pytania takie, które Pan zadaje właśnie teraz. To prowadzi brak zdecydowania. Wszędzie, gdzie indziej, w wielkich aglomeracjach, na przykład Leszno, potrafił Pan Prezydent załatwić to właśnie bardzo dawno. Można wjechać na rynek do godziny 10 i po godzinie 17. I to jest jedyna rozsądna możliwość, która doprowadzi do tego, że takich pytań, jak Pan w tej chwili zadaje, po prostu nie będzie. Bo sytuacja będzie jednoznaczna. W momencie, kiedy sytuacje są dwuznaczne, wieloznaczne, nie wiadomo jakie, to jest tak jak jest. A kozła ofiarnego można poszukać bardzo szybko, a być instytucją ciągle między młodym a kowadłem, to jest bardzo niewdzięczna funkcja, do której nigdy nie da się przyzwyczaić. Obojętnie jaką grubą skórę by się miało. I ja bym prosił, żeby nas to nie wciągać. Żadne przekomarzania. Wyraziłem swoją opinię, ja jej nie zmienię i to tylko tyle. Panie komendancie, tylko Pan mówi o sytuacjach dwuznacznych. Pytanie, ile tych dwuznacznych było kiedyś, ile jest teraz? Dziś mam wrażenie, że parking, że Jarosiński rynek już robi na parking, regularnie, tylko nie odpłatnie. Nie mam takiego wrażenia. Te sytuacje były od zawsze. Bardzo proszę Pana Wychodzi. Ja chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź Pana Komendanta, ale przyznaję mu trochę racji w tym, co mówi, ponieważ strefa takiego parkowania została wprowadzona w 2002 roku i w 2002 roku została ona zawieszona i ona od 2002 roku nie funkcjonowała do czasu, a została wznowiona. No powiedzmy przed 2012 roku, czyli przez 10 lat była ta sytuacja właśnie tolerowana i ruchu na rynku, i strefy, i tak dalej. Że ten bałagan panował przez pełne 10 lat, gdzie strefa płatnego parkowania w ogóle nie funkcjonowała, która została powołana w Jarosinie, ale nie funkcjonowała przez 10 lat.